proroka Izajasza. Chcę zaśpiewać memu przyjacielowi pieśń o jego miłości ku swojej winnicy. Przyjaciel mój miał winnicę na rzeźnym pagórku. Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetną winorość. Pośrodku niej zbudował wieżę, także i kaciel nie był. I spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody. Teraz więc o mieszkańcy Jeruzalem i mężowie z Judy. Rozsądźcie, proszę, między mną, a między winnicą moją. Co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej? Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, ona cierpkie dała jagody? Więc dobrze, pokażę wam, co uczynię w winnicy mojej. Rozbiorę jej żywopłot, by ją rozgrabiono. Rozwalę jej ogrodzenie, by ją stratowało. Zamienię ją w pustynię, nie będzie przycinana ani plemiona. Tak, iż zejdą osty i ciernie, chmurnie nakaże spuszczać na nią deszcz. Otóż winnicą Pana zastępów jest dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem jego wybrane. Oczekiwał tam sprawiedliwości, a oto rozlew krwi i prawowierności, a oto krzyk grozy. Oto Słowo Boże. Siostry, szanowni goście, drodzy strażacy,
Dzisiejszy szacowny jubileusz jest okazją, żeby przede wszystkim się spotkać, żeby przypomnieć pewną historię, która ma już 90 lat, a nade wszystko, żeby Panu Bogu wyrazić wdzięczność. Dlatego zaczynamy nasze spotkanie przy ołtarzu. Można by to wydarzenie, ten jubileusz, próbować patrzeć w takich trzech prostych kategoriach czasowych, którymi posługujemy się na co dzień. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Przeszłość to te minione lata, od lat międzywojennych przez to 90-lecie aż do dziś. Czas niełatwy. Początki waszego ruchu sięgają trudnych lat życia naszego kraju. To wówczas kształtowały się jego zasady, cele, gdy myślą przewodnią było marzenie o wolnej, niepodległej Polsce, ojczyźnie, która będzie solidarnie łączyć wszystkich Polaków. To właśnie w tym czasie zespalały się strażackie organizacje w jedną całość tuż po zaborach. Oczywiście historia pożarnictwa jest znacznie starsza, bo już gdzieś w czasach średniowiecza, o ile się orientuję, już były tego typu zorganizowane zespoły. W świeżą niepodległość ojczyzny wpisuje się również historia waszej drużyny. W tej historii trzeba wspomnieć wszystkich, którzy stanęli u początku. Wszystkich mądrych założycieli oraz następne pokolenia druhów, którzy kontynuowali to dzieło, że ono przetrwało, że się rozwija. I dzisiaj możemy się cieszyć również jego owocami. Okres okupacji, czas powojenny to przede wszystkim czas próby, jakichś bolesnych doświadczeń. Patrząc wstecz, chcemy dziś przede wszystkim Panu Bogu dziękować, że pozwolił bezpiecznie przetrwać to wszystko. Że ten czas był czasem rozwoju, że był czasem owocnym, który dzisiaj możemy świętować, możemy z tego się radować i Bogu za to dziękować. Teraźniejszość. To można by powiedzieć ta chwila, która nas gromadzi. To również to słowo liturgii, które do dzisiaj do nas dociera. Rozpoczynamy dzisiaj tydzień miłosierdzia i nieprzypadkowo również liturgia prezentuje nam te teksty, które słyszeliśmy. Zwłaszcza ta przypowieść o dzierżawcach winnicy, o tych rolnikach, którzy w sposób niesprawiedliwy, bezprawny i bezwzględny chcieli przejąć winnicę. Jest to pewien obraz, którym się Ewangelia posługuje. Dzisiaj często się mówi o miłosierdziu, zwłaszcza za przyczyną krakowskich Łagiewnik, gdzie jest światowa stolica, gdzie jest centrum miłosierdzia Bożego. Wielu ludzi dzisiaj się fascynuje miłosierdziem. Ono jest takie wspaniałe, piękne, takie bardzo ludzkie. I wielu próbuje również patrzeć na Pana Boga w tym kontekście, że Bóg jest miłosierny, że wszystko wybaczy, że wszystko można. Nawet takie wnioski się wyciąga. Tymczasem dzisiejsza Ewangelia w sposób jednoznaczny pokazuje, że Bóg nie tylko jest miłosierny, ale również sprawiedliwy. Miłosierdzie to jest pewien wymiar czasowy. Mianowicie ten właściciel winnicy, gospodarz czeka cierpliwie na refleksję ze strony rolników, którzy brną jakąś ścieżką przestępstwa, niesprawiedliwości i bezwzględnej postawy. I daje im kolejne szanse na to, żeby zmienili swoje życie i swoją postawę.
idą jednak w zupełnie innym kierunku. Ostatecznie przeważyło to, że zabijają syna właściciela winnicy. I tu się kończy miłosierdzie gospodarza, zaczyna się sprawiedliwość. To jest pewien obraz, którym ewangelista się posłużył, żeby nam pokazać, że owszem, Bóg jest miłosierny, ale jest miłosierny i sprawiedliwy. Jest czas miłosierdzia i czas sprawiedliwości. Jest to jakieś wezwanie również do opamiętania dla tych, którzy nie idą drogą sprawiedliwości. Którzy chcą wszystko zmieścić pod szyldem miłosierdzia, a nie chcą zmienić samego siebie. Nie chcą dokonać przemiany swojego wnętrza, poddając refleksji swoje czyny, swoją postawę. Tak jak owi rolnicy, którzy weszli, może mówiąc językiem współczesnym, na drogę przestępstwa. To słowo do nas dociera. Jest jakąś refleksją na dzisiaj i wezwaniem do tego, żebyśmy zawsze szli drogą sprawiedliwości. Ten, kto idzie drogą sprawiedliwości, zawsze może liczyć na miłosierdzie. I taka jest wymowa tego tekstu. Teraźniejszość, w której żyjecie, teraźniejszość straży pożarnej, wszystkich, którzy ją tworzą. Można by powiedzieć, że to jest jakaś ciągła gotowość. Gotowość do spieszenia z pomocą, gdy zajdzie taka potrzeba. Ciekawa rzecz. Dziś przeczytałem, że gaszenie pożarów to zaledwie 40% waszej działalności. Ktoś może zapytać, no a co reszta? No przecież strażak zawsze się kojarzył z gaszeniem pożarów. Dziś coraz częściej jest to już nie tylko walka z ogniem, ale często paradoksalnie również i walka z wodą, która przecież jest, można by powiedzieć, sprzymierzeńcem strażaka w walce z ogniem. Jest to często walka, czy też właściwie usuwanie skutków innych żywiołów. Mieliśmy ostatnio okazję o tym się wielokrotnie przekonywać. Są też jakieś różne banalne sytuacje, które zapewne również zwracają waszą uwagę i zajmują wasz czas. Nie mówię o wypadkach drogowych, bo jest to istotna rzecz i ważna, ale czasem zwyczajne gniazdo szerszeni, czy kot na wysokim drzewie, którego trzeba zgarnąć, żeby się mu nic nie stało. Nic więc dziwnego, że ten czas waszej służby jest zajęty od wielkich spraw, bardzo ważnych, aż po czasem wydawać by się mogło banalne. Ale to w jakiś sposób równocześnie rzutuje na was, na wasze postrzeganie społeczne, bo według sondaży Straż Pożarna jest jedną z organizacji, która cieszy się największym powodzeniem i sympatią społeczeństwa. Ale jest to równocześnie rzeczywistość wymagająca, a zatem nie wystarczą już tu tylko ludzkie siły. Dlatego każdego roku, 4 maja, ożywa pamięć o waszym patronie, o świętym Florianie, który to dla strażaków jest nie tylko patronem, ale jest również wzorem odwagi, męstwa i trwałości własnych przekonań. Świętego Floriana, jak zapewne wszyscy wiedzą, przedstawia się zazwyczaj jako żołnierza gaszącego wodą z wiadra płonący u jego stóp dom lub kościół. Święty był wiernym wyznawcą Jezusa, został aresztowany podczas prześladowania chrześcijan. Zmuszano go do złożenia ofiary pogańskim bożkom. Kiedy odmówił, został skazany na tortury. Gdy w dalszym ciągu trwał przy tej swojej decyzji, uwiązano mu kamień młyński u szyi i wrzucono do rzeki. Bezkompromisowa i niezłomna postawa świętego patrona jest jakąś zachętą, żeby siebie doskonalić i pokonywać ludzkie słabości. I równocześnie jest jakąś ostoją, bo mamy sprzymierzeńca, który nas wspiera. Świadomość, że nie tylko możemy liczyć na nasze ludzkie siły, ale również mamy tę pomoc nadprzyrodzoną. Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. To hasło na strażackich sztandarach ukazuje,
że nie jest to zwyczajne działanie, lecz jest to jakaś szlachetna służba. Służba Bogu, ludziom, ojczyźnie. Dlatego wierni świętemu Florianowi, przywiązani do strażackiej tradycji, gromadźcie się przy ołtarzu, żeby dziękując Bogu za przeszłość, odnowić strażackiego ducha i z ufnością powierzyć Bogu przyszłość.